Dzień dobry Państwu. Minęła godzina 12. Spotykamy się dzisiaj w parku imienia Ignacego Jana Paderewskiego, a to nie lada okazja, dlatego że postanowiliśmy uczcić życie, działalność wielkiego Polaka. Zapewne to miejsce kojarzy się Państwu z Ignacym Janem Paderewskim od zawsze. I jeśli padnie hasło Paderewski, a ono padnie dzisiaj jeszcze wielokrotnie, to przez myśl nam przebiega właśnie to miejsce, ten kawałek Polski tutaj na kanadyjskiej ziemi. Z Konsulatem Generalnym Rzeczpospolitej Polskiej w Toronto oraz Stowarzyszeniem Weteranów Armii Polskiej placówką 114 Toronto postanowiliśmy upamiętnić tego wielkiego Polaka, sadząc drzewo. Ale to nie tylko to, co dzisiaj nas czeka. Zanim rozpoczniemy oficjalne uroczystości, bardzo proszę o odegranie hymnu. Placówki 114 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, pana Adama Dawidka. Chciałbym serdecznie powitać wszystkich w parku imienia Ignacego Jana Paderewskiego. Przy okazji dla nas jakże ważnej rocznicy, uczczeniu pamięci o tym wielkim patriocie, którego imię z dumą od wielu lat nosi to miejsce. W naszym parku znajduje się wiele miejsc pamięci ważnych dla nas Polaków, ale park jest miejscem, które jest otwarte i życzliwe każdemu z nas. Bo to przecież sam Ignacy Paderewski mawiał, że jego jedyna partia jest Polska, bez żadnych podziałów, że Polska jest rzecz wspólna, trzeba jej służyć i Polskę trzeba szanować. Niezależnie od swoich sympatii, dzisiaj chciałbym też Państwu podziękować za to, że zawsze można liczyć na Waszą obecność. Składając hołd Janowi Ignacemu Paderewskiemu, składamy hołd wielkiej Polsce. Poproszę o zabranie głosu konsula generalnego, konsulatu generalnego w Toronto Rzeczpospolitej Polskiej, pana Krzysztofa Grzelczyka. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 160. rocznicę urodzin Ignacego Jana Paderewskiego ustanowił poprzedni rok rokiem Paderewskiego, ale te wszystkie restrykcje, które nas dotknęły, uniemożliwiły nam organizację obchodów. W tym roku mamy 80. rocznicę śmierci tego wielkiego Polaka. I łącząc te dwa wydarzenia, mamy tę klamrę 80 lat życia, uznaliśmy, że trzeba o tym przypomnieć w miejscu, które nie tylko z nazwy jest ważne dla pamięci o Paderewskim. Ignacy Jan Paderewski koncertował w Toronto kilkukrotnie. Bywał też w Kanadzie z racji swojego zaangażowania na rzecz Polski w okresie I wojny światowej. Wizytował obóz w Niagara-on-the-Lake. Reprezentował wtedy Polski Komitet Narodowy w Paryżu. Jego działania jako polityka, męża stanu, wynikały z tej wcześniejszej, nazwijmy to, kariery pianisty, kompozytora. I dla jednych właśnie ważne jest to, że był artystą, dla innych, że był mężem stanu. Ja tego nie chcę dzielić, ponieważ to, jak on prezentował Polskę, podróżując po świecie, dając koncerty, podtrzymywało sprawę polską przy życiu. Mało komu udało się osiągnąć tak wiele swoim osobistym działaniem. Kiedy wrócił do Polski, w styczniu objął funkcję premiera Rzeczypospolitej Polskiej. Wtedy padły te słowa, które pan komendant przypomniał, że on służy Polsce, bo tylko jedna partia się liczy. Tą partią jest Polska i jej będzie służył do końca życia. I tak też było, bo kiedy po roku
złożył swój urząd, wycofał się z życia politycznego, to wrócił na prośbę generała Sikorskiego w 1939 roku, aby Polsce znowu służyć w najcięższych chwilach. I objął przewodnictwo Rady Narodowej, która przy rządzie emigracyjnym pełniła funkcję polskiego Sejmu. A ja tylko dodam, panie konsulu, że od dzisiaj Jan Ignacy Paderewski, właściwie Ignacy Jan Paderewski, zamieszkał w Parku Paderewskiego już chyba na zawsze. Także, drodzy państwo, zapraszamy częściej do naszego parku. Będzie można z nim trochę przystanąć, może podumać, może coś opowiedzieć, może się czegoś dowiemy. Szanowni państwo, a teraz punkt kulminacyjny, czyli posadzenie klonu, dlatego że klon symbolizuje nas tutaj, Polonię Kanady, właściwie Kanadę i my tutaj mieszkamy, oraz odsłonięcie tabliczki ufundowanej przez Konsulat Generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Toronto. Minister of Poland, which had been resurrected after 123 years of statelessness. But his wife did not enjoy the political limelight. Panie Andrzeju Paderewski, w Paderewskim to pana pomysł? To jest taka trochę złożona sprawa, bo ja bym wziął tego 30%, powiedzmy. W każdym razie ja już od dawna marzyłem, żeby zagrać muzykę w Parku Paderewskiego. Prawda? To teraz taka sytuacja była i tak dalej, ale kiedy wyszła propozycja z konsulatu, żeby było drzewo, to wyszła propozycja, żeby Paderewski przyjechał, czyli żeby był osobiście, bo dzisiaj był i zostaje zresztą. Zresztą ktoś mnie dzisiaj ładnie zapytał, panie Andrzeju, a dlaczego Paderewski w tym zimowym płaszczu jest? Ja wiem, bo on zdecydował zostać w Toronto na zimę i to będzie zawsze stało. Bo on tutaj chyba był bardzo często, prawda? Było, tak. Nie tylko w związku z działalnością polityczną. Nie. On grał koncerty, jak wszystkie tury amerykańskie obejmowały również Toronto, prawie wszystkie Toronto, również Montreal. Także on bywał również w Montrealu i tutaj głównie grał wszystko, recztale grał w Masyko. To jest takie miejsce, które zawsze było jego. Czy można powiedzieć, że on jest takim ojcem duchowym zaangażowania Polonii w sprawy polskie, również o tym? Jak najbardziej. To jest taki ojciec nie tylko polskich spraw, o odzyskanie niepodległości, ale później on tą naszą polskość właściwie szerzył, bym powiedział, przy każdej okazji. On przed każdym koncertem wygłaszał przemówienia. Mówił, kochani państwo, pięknie, ładnie, ale Polska potrzebuje, jest taki kraj gdzieś tam w Europie, którego nie ma, który chcieliśmy, żeby był, który potrzebuje pomocy i zbierał. Zresztą on otwierał drzwi, prawda, dla wszystkich razem. Zresztą taka jest również anegdota pana prezydenta wtedy Stanów Zjednoczonych, który powiedział, że największa gwiazda, panie Paderewski, pan jest największa gwiazda wśród pianistów, jest pan Bogiem wśród pianistów. I co pan zrobił? Pan został premierem? Właśnie, panie Andrzeju, ja się chciałem zapytać o to, czy to nie jest też przykład kultury pieniądza. Co bogaci ludzie, co ludzie, którzy mają talenty i dochodzą do majątku, jak powinni dysponować swoimi pieniędzmi, że to jest człowiek, który nie budował sobie 15 mansion gdzieś tam, tylko właśnie angażował swoje pieniądze tam, gdzie one rzeczywiście pracowały i robiły dobro, również dobro dla Polski. Jak najbardziej. On fundował mnóstwo stypendiów. Zresztą przykład był taki, że on... Bo to był milioner, umówmy się. O tak. Przecież on za trzy miesięczne koncerty dostało 2 miliony. To było jego pierwsze tournée w Stanach Zjednoczonych. Ale grał 90 koncertów. To jest coś niemożliwe. Czasami nawet miał jakiś palec, miał złamany czy coś, gdzieś tam były takie problemy. To wszystko, że tak powiem, pokonywał, żeby te koncerty się odbywały. To był tytan pracy. On ćwiczył po 12 godzin dziennie. To jest w ogóle trudno sobie to dzisiaj wyobrazić, prawda? Żeby doprowadzić siebie do perfekcji. I rzeczywiście tak zrobił. I jak dzisiaj w środowisku nawet kanadyjskim, ja wśród swoich muzyków, jak powiem nazwisko, to wszyscy wiedzą, o co chodzi. Niektórzy nazywają go Paddy, bo to była taka Paddy mania wtedy. To była taka moda na niego. Te panie wybiegały za nim ze scyzorkami, spróbowały jakiś kawałeczek włosów jego na pamiątkę, wziąć i tak dalej.
Także my Polacy mamy osobę, która, przed którą się otwierały wszystkie drzwi. On mówił 7 językami. W związku z tym na tych wszystkich politycznych naradach nawet on nie potrzebował żadnego tłumacza. Nie miał nikogo ze sobą. On sobie sam doskonale radził. No chyba jest to dobry przykład do tego, jak odbudowywać polskie elity, jak odbudowywać Polskę, tę Polskę duchową właśnie. To jest ojciec tej odbudowy Polski duchowej. Tak, ja się bardzo cieszę, że udało nam się dzisiaj to spotkanie tutaj zrobić. Panie Andrzeju, kiedy następny koncert? No myślę, że niebawem. Ja kończę swoją książkę teraz, także to, czy już ona jest w druku, także niebawem będzie i się bierzemy za myślę artystyczną sprawę. Ja myślę, że na Christmas, na święta Bożego Narodzenia uda nam się zrobić jakiś duży koncert, na który już dzisiaj Państwa zapraszam. Marcel Sokalski, mogą być brawa. Mogą być brawa, brawa. Anna Wojciech. Przy fortepianie Alex Bang. Póki Polska żyje w nas. Przyjaciołom z Parku Paderewskiego, ze SWAP-u za przygotowanie tego wydarzenia. To była wspólna praca razem z konsulatem. Bardzo dobrze nam się współpracuje i w planie mamy mnóstwo wydarzeń, na które oczywiście będziemy zapraszali Państwa. A na koniec zapraszam do obejrzenia wystawy przygotowanej przez Instytut Pamięci Narodowej w Polsce o Ignacym Janie Paderewskim. Dziękuję Państwu.